Dariusz Filar, do niedawna profesor Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym, w przeszłości główny ekonomista banku PKO SA, członek Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, ale także w młodszych latach współpracownik prasy drugiego obiegu i kwartalnika Przegląd Polityczny. Zamieszczał komentarze ekonomiczne na łamach takich dzienników jak Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Wydał także ważną książkę analizującą sytuację Polski u progu rządów PiSu, Między Zieloną Wyspą a Dryfującą Krą, wydawnictwo Arche Gdańsk 2015. Równolegle uprawia literaturę piękną. Zadebiutował pod koniec lat 60. opowiadaniem Mortigena Intellectualis, opublikowanym na łamach Młodego Technika. W połowie lat 70. opublikował swój pierwszy zbiór opowiadań Czaszka Olbrzyma, Nasza Księgarnia, Warszawa 1976, i został zaliczony do pisarzy science fiction. W późniejszych książkach odchodzi od science fiction i wydaje powieści Pies wyścigowy, Czytelnik, Warszawa 1984, oraz Drugie wejrzenie, Nowa Res, Gdynia 2015. Szklanki żydowskiej krwi to książka, nad którą, jak mówi pan profesor, pracowałem długo, bardzo długo, bo obejmuje ona wiele lat dochodzenia do źródeł, żeby zasłyszane opowieści rodzinne wprowadzić w realny czas historyczny tamtej epoki. W tej powieści jest bardzo wiele elementów całkowicie prawdziwych, które tkwią we mnie, bo ich doświadczałem. Samo napisanie tej powieści na pewno pozwoliło mi uporządkować wiele wewnętrznych spraw. I pojawiało się takie poczucie ulgi: odejdę poukładany, bo ja wiem, skąd się to wzięło. Wiem, dlaczego na pewne rzeczy reaguję w określony sposób, bo są one zakorzenione w mojej świadomości, czasem nawet poza moją kontrolą.